Przystanek pierwszy. Toporowa cyrla. Jak po topu świata fale zamrożone w swoim biegu, stoją nagie tatry w śniegu, by graniczny słup zuchwale. Zazwyczaj ujrzawszy tatry, spieszymy się, aby jak najprędzej wedrzeć się w ich wnętrze, obejrzeć ich doliny, wstąpić na ich szczyty. A pośpiech i brak wprawy w zwiedzaniu gór pozbawia nas tysiąca piękności, a zwiedzanie jednej lub dwóch dolin i kilku szczytów nie daje właściwego wyobrażenia o tatrach, bo rozmaitość kształtów i widoków jest tutaj tak wielką, iż z tego, co się pobieżnie zwiedziło, nie można powziąć właściwego wyobrażenia o rzeczy. Wielkim widokom natury potrzeba się naprzód przypatrywać z daleka bo wszelka piękność nie dozwala nagłego zbliżenia do siebie. Potrzeba się z nimi uswoić, potrzeba je zrozumieć, a szczególniej to, w jakim stosunku stoją całe tatry do otaczających je sąsiednich krain i jaki jest wzajemny stosunek pojedynczych części w tej całości. Naszą wycieczkę rozpoczynamy zatem na toporowej cyrli, jednej z najwyżej położonych dzielnic zakopanego. Roztacza się stąd wspaniały widok na Tatry i otaczające je regiony. Przyjrzyjmy się na początek łańcuchowi tatrzańskiemu. Patrząc od zachodu wyróżnić możemy Tatry Zachodnie oraz Tatry Wysokie. Położone na północnym wschodzie w całości na Słowacji Tatry Bielskie są stąd niewidoczne. Północny skłon Tatr o charakterze średniogórskim stanowią natomiast Tatry Reglowe, które opadają następnie do Rowu Podtaczańskiego. Jest to fragment rozległego obniżenia Orawsko-Podhalańskiego, ograniczającego Tatry od zachodu i północy. Rów Podtaczański powstał w mało odpornych skałach Fliszu Podhalańskiego na skutek erozji wypływających z gór potoków. Jego fragment stanowi kotlina zakopiańska, gdzie położona jest centralna część miasta Zakopane. Łańcuch tatrzański również od południa i wschodu ograniczony jest systemem kotlin, zwanym obniżeniem liptowsko-spiskim. Sąsiedztwo tak rozległych obniżeń potęguje wrażenie wybitności i majestatyczności Tatr. Wincenty Pol Zachęca nas również, abyśmy przyglądnęli się ich kolorystyce. Szaro odżynają się turnie na niebie. Ciemna lub ruda zieloność i granat przeważa w całym krajobrazie. Najuroczej wyglądają tedy Tatry z oddalenia widziane, oświecone wschodem lub zachodem słońca, kiedy się turnie ostremi liniami oświecą, a olbrzymie cienie turni na całe mile przewleką. Widok olbrzymich mas, tak dziwnie oświeconych i kolorowanych, wprawia umysł w jakieś urocze osłupienie, w jakieś zapomnienie i zadumanie nieznane. Przyszedł już czas, żeby poznać tatry z bliska. Z głównej drogi, zwanej drogą Oswalda Balcera, można przejechać busem w kierunku Zakopanego i wysiąść na przystanku Jaszczurówka. Tam, u wylotu Doliny Olczyskiej. Zrobimy kolejny przystanek na trasie naszej wycieczki. Dziwnie to jest łudzące. W miarę zbliżenia się do teatrów, ścieśnia się widnokrąg i maleją, uderzając tylko pięknością szczegółów.